dzieje? Witam Was serdecznie. Drodzy Państwo, jakby to powiedzieć, stare czasy, obecne czasy. Nie każdego rodzica stać na to, żeby od tak wyrzucić 30, czy tam 50, czy 300 zł, bo tak przeważnie gry planszowe kosztują. Ale niemalże w każdym domu znajdziemy kostkę. Po urządzeniu, które się kiedyś tam zakupiło w pudełku, pewnie się znajdzie taki styropian. Tak? Z którego można będzie wykroić kostki. Znaczy kostki, konkretnie mówiąc, pionki. Pionki będą nam służyć do gry Chińczyk. Gry Chińczyk, Chińczyka gramy zgodnie z kierunkami wskazówki, z kierunkiem wskazówek, tak jak idą. Gra jest rozpisana na czterech ludzi, żeby tak jak tutaj jest na czterech ludzi i każdy z nich ma przypisaną literkę. Gracz wygrywa, kiedy z tych pól, idąc zgodnie z wskazówkami, dojdzie i wypełni te trzy pola. Jeżeli gracz, powiedzmy, gracz K, doścignie gracz T i stanie mu w tym samym polu, to może go odstawić z powrotem od nowa. Grę zaczynamy od liczby 6. I tak na dobrą sprawę zapomniałem o wstępie. Można uzgodnić, kto pierwszy będzie grał, tak? Jedynka, pierwszy, dwójka, drugi. Albo po prostu, kto wylosuje pionka, trzymając, jeden trzyma za plecami pionka. I jeżeli ten drugi wylosuje pionka, to znaczy się, że gra pierwszy. Skończyłem na tym, że jeżeli stanie tu, to graczka tutaj będzie, a gracz T, zaczynając grę, trafi to samo okienko, odsyła gracza K na start. Powiecie, no dobra, no ale to jest kartka papieru. Może być to karton. Też tania wersja, ekologiczna. Praktycznie w każdym domu znajdziesz, przecież do szkoły dzieci chodzą, te, które z tyłu bloku technicznego. Pisak, nie ma problemu. Kolejna gra jest równie tania i równie ekologiczna, co i pierwsza. Z wykorzystaniem ściany. To akurat są gracze w alfabecie złożeni. I kapsle po piwie, po wodzie mogą być obciążone plasteliną, modeliną, by lepiej siadali przy ścianie. Wygrywa wiadomo ten, który jest najbliżej ściany. Jak wspomniałem, te gry są bardzo stare. Teraz dwa, że ekologiczne i praktycznie nie kosztują ani złotówki, a są robione na poczekaniu. W związku z tym, czy jest taki problem, drodzy Państwo, narysować? Nie. Jak widzieliście, kartka papieru wystarczyła, aby wyjaśnić grę. Ściany każdy w domu posiada. Pijecie wodę mineralną? Pijecie.
Plastelinę zawsze można też kawałeczek użyć. Owszem, może ci tacie z warsztatu skrobnąć powiedzmy nakrętkę i też obciążyć tą nakrętkę od napoju, tak? To samo jest z tą grą. Wszystko mieści się to, co macie w domu. Nic dodać, nic ująć. Tym bardziej, że teraz coraz częściej jest tak, jak dzisiaj ja mam za oknem. Deszcz, chmury, brzydko, nawet się człowiekowi na grzyby nie chce iść. Tak? A ponoć najlepiej się tak zbiera. Także ja dziękuję Państwu za uwagę, za oglądanie filmiku. Mi życzę miłej gry, jak i w tą, tak i w poprzednią grę, czyli grę, do której potrzebna tylko jest ściana, gracze oraz zakrętki obciążone, powiedzmy, nakrętką, którą tacie z warsztatu weźmiecie czy z piwnicy, względnie plasteliną. Wygrywa ten, który gra jest bliżej ściany. A w tej grze wygrywa ten, który pierwszy zapewni swoje pola. Wiadomo, no, pierwszy ty, on czy ona. I tak można grać do bólu. W zaciszu domowym, przy fantastycznej muzyce. Ja, robiąc tą planszę jedną i drugą, aby Państwu objaśnić, to jest pioneczek, poświęciłem to, co miałem. A zapraszam Państwa na również mój kanał muzyczny, gdzie dzisiaj będzie bardzo torpedujące porównanie. Ale żeby się przekonać, jak torpedujące, wejdźcie, oglądnijcie. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za łapki w górę. Pozdrawiam, życzę dużo zdrówka i wyśmienitej zabawy.